Hello, hello, moi kochani, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hante, kolejny odcineczek z Bioshock 2. I słuchajcie, nadal jesteśmy jeszcze w tym muzeum, oczywiście już się z niego zbieramy, aczkolwiek właśnie szukałem tutaj po mapie, już patrzyłem jak, gdzie mnie nie było i właśnie tutaj na przykład mam zaznaczone, że mnie nie było i dzięki temu możemy tutaj, widzicie, górą sobie przejść i zaraz zobaczymy, o, co my tu mamy w ogóle, jakieś złożone ciało. Co my tutaj mamy? Nina Carnell. No więc jak widzicie tutaj, to jest ta babka, która się opiekowała dziećmi, nie? Tam podczas Nowego Roku. No i tutaj właśnie ją znaleźliśmy. Najwyraźniej się pochorowała. Tak się domyślam. To jest też fajne, jak widzieliście, możemy, jak zabijemy, mamy ciało Splicera, to możemy je do siebie przyciągać telekinezą, czy to ciała, czy to jakieś tam inne rzeczy. I sobie je przeszukiwać w locie, to jest naprawdę fajne i użyteczne. No i patrzę tak na mapę, gdzie tutaj jakby nie byliśmy jeszcze. A jak zobaczymy sobie, a teraz musimy gdzieś tam się dostać, a wiem, do Gatherer's Garden musimy wejść. Tu jakby jedno pomieszczenie, ale czekajcie, tam stąd nie ma wejścia. A tak to wygląda na to, że wszędzie już byliśmy. Dobra, więc idźmy sobie za strzałeczką po prostu, pójdziemy do Gatherer's Garden, weźmiemy sobie oczywiście, kupmy jedno hypo. Bardzo ładnie, teraz na jednego hita schodzą nam splicerzy i właśnie o to mi chodziło. Dlatego mówię, po prostu potęga jest w tym Rivetganie. Weźmiemy sobie Incinerata i będziemy mogli stopić ten lód, który tam się zgromadził. To jest nasza kamera. Lód, który się zgromadził tam przy włazie. No i będzie można sobie na spokojnie przejść dalej. No i właśnie, czekajcie. Dobra, rozumiem, czyli po prostu tędy mamy wyjść, tylko że to on się uruchomiał dopiero jak odstawiliśmy dziewczynkę. Jesteśmy z powrotem przy wejściu, po prostu taki skrutas. No i oczywiście przyszli następni. Oh shit, za mną coś jest. Oh fuck. A idzie stąd w cholerę. Damn it. No i to jest właśnie to, że oni tak naprawdę się spawnują non-stop. Oczywiście od poziomu trudności zależy, jak często się nam spawnują i w jakiej ilości. Natomiast to jest, widzicie, gdzieś tam pójdziemy, coś zrobimy, wracamy i oni już tam są. Niektóre ustawki są oczywiście fabularne, a niektóre są zupełnie po prostu przypadkowe, czyli jak wystarczająco długo nas nie ma w jednym miejscu, to one się spełnują. No i cholera, tu nie mam jak się uleczyć teraz, bo wcześniej sobie to rozpierdzieliłem, tu już nic nie będzie, nie? No trudno, dobra, może jakoś dożyjemy. Czy właściwie możemy sobie kupić apteczkę, nic nie stoi na przeszkodzie. I hypo jedno też kupimy, a zresztą to po prostu zaczekamy na lepsze czasy. Tutaj widzimy jakieś lockboxa, o właśnie, pieniądze są. I musimy się przedostać właśnie tam, gdzie byliśmy na samym początku właściwie. Hall of the Future, o właśnie. I tutaj mamy Gatherer's Garden. No i będziemy tak naprawdę już wychodzić z tego poziomu. Tu już tak jak mówiłem, wszystko mamy tu porobione. Głupie to, że tą wieżyczkę tu zhakowałem, to już jest powód do tego, żeby oni się tu nie spawnowali, tak? Ha! Jest Big Sister. I'm the voice, and Big Cześć. Sister is the hand. When Rapture speaks of you, it says only this. Sleep now. Your day is done. Tak. Nas tu już Lamb ostrzega, że za chwilę będziemy mieli przerąbane. Gatherer's Garden! Yeah!
O, patrzcie, jeszcze i hype nam tu zostawili. No i dobra, tu jak, patrzcie, mamy w tym momencie 160 Adamu. On mówi, że no, ledwo co marza, dupa tam. 160 mamy Adamu. Incinerator oczywiście sobie możemy wykupić. Oczywiście mamy na niego miejsce, bo to jest jakby fabularnie. Light up enemies to 1000 degrees. Warning, fire spreads. Cudowne są te filmiki Evolve Today. No i mamy jeszcze 70 Adamu, jak widzicie. I mamy, możemy sobie zupgrade'ować zdrowie i zupgrade'ować... aha, nie, przepraszam, tak, to jest upgrade do zdrowia, czyli maksymalne zdrowie nam się podniesie. Natomiast ten upgrade, co jak widzicie, kiedy używamy apteczki, to nie tylko sobie uzupełniamy w całości życia, ale dostajemy też małą część Eve, także to jest akurat bardzo fajne, ten Eve Link. Oczywiście to jest jako tonik, więc musimy sobie to umiejscowić. No i tutaj, tak jak widzicie, widzieliście, czekajcie, gdzie to jest... mapa, gole tutaj. A gdzie to jest? A to jest chyba tylko w tych. A, to można tylko zobaczyć chyba w... Tak mi się wydaje, w... Czekajcie, czekajcie. Mogę ten kliknąć niby to. Aha, że szukam. A nie, to nie, nieważne. Dobra, no w każdym razie... Tak, można sobie na przykład podpalić kominek. I zobaczyć, jak płoną ludzie. Bo ktoś tu rozlał benzynę, co? Tak, tak, wiedziałem, że tu będziesz. Po prostu byłem tak pewien, że on że będzie splicer między jednymi z nich. Standardzik, standardzik w Bioshocku. I za to po prostu tak uwielbiam tą grę. Za takie właśnie smaczki. Ty był gdzieś przeszedłeś, za chwilę wracasz i... Że to jest, wiecie, jego tam naprawdę nie było, jak szedłem, to on nie, że tam stał i ten, nie mogłem go zabić wcześniej, bo jego nie było, to były tylko te trzy postacie, tak? Natomiast w momencie, kiedy już to kupiłem i wracam, to on już tam czeka. I to jest wszystko, wiecie, tak naprawdę w naszej kwestii, że możemy skojarzyć, hej, tu były tylko trzy manekiny, a mamy, kurde, czwarty, nie? Coś jest nie tak. No i teraz możemy sobie odblokować w ogóle to pomieszczenie. Tu jest kolejny Gatherer's Garden. Tu jest, o Boże, ile tu jest amunicji. Bardzo miło. Okej, okay. I ona, aha, ona tutaj mroziła to wszystko, tak? No dobra, to chyba nic tam, to, no właśnie, tu nam już to nic nie da, jakbyśmy chcieli to podmrażać. Kuchenka, lodówka. No i Gatherer's Garden, ale... O! I tutaj są właśnie. Mamy to, jak widzicie, tak. I w upgrade, czyli po prostu zwiększamy sobie za, nie maksimum health, tylko maksimum po prostu ten wskaźnik Eve. Gin Tonic slot, no to jest właśnie slot na kolejne toniki. I oto oczywiście to wszystko kupujemy sobie za Adam. Tak samo zresztą odblokowanie slotów kolejnych na... Odblokowanie kolejnych slotów na... O Jezus, jak to się nazywa, na plazmidy, tak samo na toniki, to wszystko trzeba będzie odblokowywać. No i tutaj mamy za, tu mamy, widzicie, jeszcze trzy toniki, które można sobie tam wykupić. To na razie nas nie interesuje i tak nie mamy za co. No i dobra, lecimy sobie dalej. Zgasły światła. Ho, 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 ho. A kto to nadchodzi? Najlepiej sobie zapiszmy grę. Fajne, że można zapisywać tu grę, kiedy się chce. Natomiast, no jest albo zapisujemy grę non-stop, albo po prostu bawimy się w te całe Vita Chambery, tak? Nawet mamy pokazane, gdzie jesteśmy, fajnie. Teraz spróbujemy jeszcze... O, tu mamy nieschakowane, to ciekawe. Przyjmy sobie... O, właśnie, mamy ich w hype, zarąbiście. Coś byśmy wykupili, tak? Rivety, mamy jeszcze jakieś rivety. Ale ja bym sobie na pewno to wykupił i na pewno to wykupił. Możemy jeszcze rivety. No i dobra. Lecimy dalej w takim razie. Upsi. Oh shit. No i siema. Oh fuck. Ja chciałem... No dobra, nieważne. Weźmiemy sobie te. A idź mi stąd. Potwaro jedna. A, fuck. No nie o to mi chodziło. Niestety mam tylko antipersonel, a nie mam żadnych... No właśnie, widzicie, ona też ma fireballe. Cholera jedna. Tak jak mówiłem, to będzie taki jeden z głównych przeciwników... A czy tam właściwie główny przeciwnik, jeżeli chodzi o tą grę. Gdzie ona będzie się po prostu nam
przejawiać non-stop. No ładnie mi dorąbała, ładnie. Ja chyba sobie zejdę na dół. Ona też jest w stanie używać plazmidów i niektóre ma dużo lepsze niż nasze. Oh shit! No i właśnie, zginąłem. Nie byłem się w stanie ruszyć. Tu jest strasznie problem z Big Daddy'mi właśnie, że niespecjalnie możemy biegać i niespecjalnie możemy, wiecie, cokolwiek zrobić momentami. Przydałaby się jeszcze jedna apteczka, tam chyba mieliśmy nawet kasę na jedną. No nic, weźmiemy się ten. Zawsze możemy spróbować tu wrócić, bo wiecie, wieżyczkę tu mamy. To jest też jakiś pomysł. Czekajcie, sekundkę mi dajcie. Okej, okay, możemy lecieć sobie. I tak myślę, że po prostu weźmiemy. Tylko nie wiem, czy czasem to nie jest tak, że ona nam tu zablokuje to? Chyba nie. Spróbujemy się gdzieś poukrywać. O właśnie, już tam coś jakieś rivetami oberwała. O ty gnojku jeden. No come on! Czemu nie mam heavy rivetów włączonych tylko? Jeszcze jakbym trafiał, to by było też zajebiście. Strasznie ona nas tu napierdziela, masakra. Tak, tak. Oh shit, chciałem... Nie chciałem tego robić, ale nieważne, ona się widzę sama podpaliła. Dobra, to sobie weźmiemy. Zmienimy na razie broń. Ogólnie to teoretycznie możemy łapać to, co ona nam tu rzuca w nos. Ale żebym ja jeszcze... No, come on! Naprawdę. Wyjątkowo mi nie idzie dzisiaj. No ale dobra. Znaczy ogólnie, jeżeli gra się na hardzie w Bioshocku, to mam wrażenie, że właśnie najgorsze jest sam początek gry. Te powiedzmy dwa... trzy pierwsze etapy, a później jest tak leci. Nie wiem, chyba się spróbuję jednak tutaj wycofać. Jednak, czekajcie. Co my tu mamy? Kaliber 50. No to już nie najlepiej. To i to sobie kupimy. No i nic więcej już kupić nie mogę. Jeżeli tu się da wycofać, to się wycofam. Nie, przywalimy na razie tym. O, już się, ona ma trabirwety na sobie miała. Płoń. Czy da się tam już wejść, czy się nie da? A, już się. Spróbujemy się wycofać i coś czuję po plecach. Tak, da się, zajebiście. O, już się, nie da się. Nie da się, niestety. Come on. Się kurde skuliłem. O, shit! No właśnie, ona może sobie kurczę rzucać tymi swoimi. Dobra, czekajcie. Teraz się udają zdjąć. Uciekasz? Uciekła już? Gdzie żona jest? Gdzie żona jest? Dobra. Rozwaliliśmy ją. Holy Moses, son. Not even a big sister can keep you down. Well, come on back and melt the ice and we can say goodbye to this two-bit carny ride. Yeah! Fajnie. Big Sister rozwalona, mamy 40 adamu od niej, $56 i first aid kita. No i gites! Fajno, fajno, zabiliśmy Big Sister. W końcu. No i dobra, tam mamy się ruszyć z powrotem. Czekajcie, mamy w sumie pieniądze. Ale chyba je zostawimy na razie, póki co je zostawimy i zobaczymy, co później się będzie działo. No i dobra, właściwie etap zaliczony, możemy iść dalej. Co prawda zajęło nam to 15 minut, myślałem, że tak 5 minut i wyjdę. Jednak nie. Ale spoko loko, możemy wyjść. Dobra, tu już wszystko. O, tutaj właśnie będziemy mieli jakiś dziennik do zebrania. I w hypo bardzo ładnie. No, przytrzymajmy, jest, odpali się. I Grace Holloway. Bashful.
He liked hearing songs about what it's really like to live in this town. I think he's been trying to organize folks against Ryan. And now he's gone. And I'm here, singing Rise, Rapture, Rise. Scared to death they're gonna come for me. No właśnie, ta Grace Holloway to była, to jest kolejna postać, którą spotkamy tutaj, później w grze. Grace Holloway była, teraz jeszcze tego nie wiemy, ale ona była opiekunką Eleanor, więc... Okej, okay, complete draw the... half the frozen door. Outstanding sport. You're proven to be quite a windfall. Now just open the train tunnel from the security booth there, and I'll come out and jump on. No i teraz się spotkamy ogólnie z Sinclairem. Chyba. Restart the train lane. Już do nas przyjdzie. A, tak, on nas tu zamknął. Jest Sinclair. Jakiś śmiesznie wygląda. I like to look a man in the eye when I give him my word. You and me, kid, we're going places. Sinclair Solution, no tak. I had thought you some golem of Sinclair's, brought here to hold Rapture's arms while he rifles through her pockets. But no, you are aware of your plight. Who, I wonder, would be so cruel to force a mirror on a man with no face? Dobra, dobra. Lamb was waiting for us. Come out shooting and start the train. Tak, one... Oh shit! Oh shit! Tu mnie dorąbali. Oczywiście, jak widzicie, incinerator jest bardzo, bardzo fajny. Oh shit, nie o to... Chciałem bliżej trafić. Spory damage sieje na przeciwnikach. Coś tam nawet wybuchło. Bardzo miło. Sinclair nas uwięził tam na chwilę dosłownie po to, że no, generalnie się nas boi, tak? Jesteśmy, hej, jesteśmy Big Daddy. dobra, pozbieramy tu wszystko. Jesteśmy Big Daddy i jego obawy są uzasadnione. O, tu jeszcze coś może być. Ale wiecie, wsiadamy z nim do tego samego pociągu i teraz będziemy mogli sobie z nim tutaj jechać. Tak, opuszczę ten level, nie będzie dało się tu później wrócić, ale generalnie zrobiliśmy wszystko, więc możemy lecieć dalej. A nawet jakbym coś tam zagubił i tak dalej, to hej, ja już tą grę przechodzę trzeci raz, nie, więc więc mogę sobie pozwolić na takie rzeczy, nie muszę jej tu maksować, bo już mam platynę w tej grze na PlayStation 3, więc nie... O, Popper's Drop teraz będzie, więc nie staram się tutaj robić osiągnięć na PC-cie, plus tak już to kiedyś tłumaczyłem, jakoś tak jest, ale to nie tylko ja tak mam, tylko dużo osób tak ma, że na konsoli się fajnie robi osiągnięcia, wiecie, pucharki i tak dalej, a jakoś na PC-cie ludzie olewają to zupełnie, jakoś nie ma takiego, wiecie, ach i och. Tak, tak jak widzieliście, pojawia się nowy rodzaj przeciwnika, czyli bruty. This is a goddamn city-wide lockdown. To keep the train moving, you need the security override key from the local governor, Grace Holloway. She kicked me out of my own hotel down here, the Sinclair Deluxe. Find her and get that key. Okej, okay, czyli mamy dostać się do Grace Holloway, odebrać jej klucz. To będzie, tak jak mówię, pierwsza osoba, którą spotkamy. Z takich trzech chyba mi się wydaje istotnych. Tu sobie oczywiście jeszcze przeszukamy wszystko, pohakujemy. Oh shit. Za wcześnie to zrobiłem, co? Dobra, pieniądze się przydadzą jak najbardziej, bo widzicie, że tutaj mocno się przydaje kasa, a tutaj bardzo łatwo dojść do jakby limitu. Już nie pamiętam, tam jest 500 chyba dolarów jest limit? No, tych dolarów Rapture, bo one się w ogóle... To nie są amerykańskie dolary, to są dolary Rapture. I oczywiście to było na tej zasadzie, że ludzie tu przybywając musieli, wiecie, mieli jakieś tam pieniądze i wymieniali je na te pieniądze Rapture, nie?
Więc jeżeli byłeś bogaty tam, tutaj też stawałeś się bogaty, ale oczywiście jakby było to, że można było zawsze zawsze tutaj sobie zapracować na te pieniądze. Niektórzy ludzie, jak się pewnie domyślacie, znajdowali się ci najbiedniejsi, to po prostu tutaj jedyne co mieli to bilet w jedną stronę i tyle, tak? I musieli sami sobie tutaj zapracować na wszystko. Ten nie żyje, ten nie żyje i ten nie żyje. Pięknie, wszystko po jednym strzale w główkę dostali. Bardzo ładnie. Się cholery jedne modliły, kurde. Ofiarę nawet złożyli, co za po prostu ludzie. Witaminki, świeża woda, wszystko wypijemy. Dziewczynka nam uciekła, weszła sobie do tego. What do you see ahead? Aha, Dr. Lab can help you plan for the future. Tak, ona, tak jak mówiłem, była takim psychologiem i wiecie, ma pomagać ludziom, rozmawiać z ludźmi i tak dalej. Widzę jakieś listy, po prostu zdjęcia, ale widzę, że to samo zdjęcie powtarza chociażby tu i tu, więc nie wiem. Zabrakło im modeli postaci? Czy pomysłów? Dobra, ten nie wstaje, widzę, to dobrze. Przeszukamy wszystko, tu jest Vita Chamber. Imago is upon us. She's our salvation. Lab is watching. No tak. Lamb obserwuje to cały czas. Pozbieraliśmy to wszystko. Możemy iść dalej. Oj, właśnie mamy tu chyba pierwszego bruta. No właśnie. A nawet nie staram się do niego strzelać, bo to nie ma sensu. Twisted that baby girl into a thing so sick it can't even die. And now you come swanning into my neighborhood looking for me. Wrong turn, Tin Daddy. When we hang you from a street light and you choking out your last, I want you to remember my face. Tak, więc Grace Holloway ma do nas, jak widzicie, już konkretne plany. Dwa hacking tule. No to by było mega przydatne, naprawdę. Guźwa, naprawdę. Dobra, drill, witamin. O właśnie, można sobie to kupować na przykład za małe ten, więc tutaj będziemy mogli sobie przywracać zdrowie właśnie takimi malutkimi rzeczami, które mało kosztują. O to mi chodzi. Dobra, na razie zostawmy to jak jest. Do bruta, tak jak mówiłem, na razie nie było co strzelać, bo później się będziemy tak naprawdę nim zajmować. Czy tym typem przeciwników? Jeżeli się nie mylę, to tak, w tym... Uuu, biedny Billy. Treb Rivet. To był Rosie. W tym etapie zdobędziemy kamerę. Tak samo jak w jedynce. Był aparat fotograficzny, gdzie fotografowaliśmy, robiliśmy fotki przeciwnikom, tak? To zdobywaliśmy jakby wiedzę o nich i wtedy większy damage im tam zadawaliśmy. Tak samo jest tutaj, tyle że tutaj zamiast aparatu fotograficznego będziemy mieli kamerę, którą będziemy robić krótkie filmiki. Takie, wiecie, wajny. O, właśnie, jeżeli przeciwnik ma coś takiego na sobie, jak ten, to znaczy, że z nim jest powiązany jakiś robocik właśnie. Oh shit. Jeszcze jakbym trafiał. O, dobra. Już słyszę BD kolejnego, ale na razie on mnie nie interesi. Na razie pójdziemy za fabułą. Kolejny ten. Dobra, lecimy sobie dalej. A, idzie mi stąd koleś. Boże święty, strzelam mu w głowę i widzicie co się dzieje. Mamy, oh shit. Przyjmiemy sobie, nie, możemy w sumie to zrobić w ten sposób. I sobie go teraz zhaksować. Po prostu na naszą korzyść. One już się nie będą napierdzielać między sobą, dobrze. Tutaj już ktoś, słyszę, zaatakował BD. Bo dziewczynka się wystraszyła. I ogólnie tu jest kamera jeszcze. Czekajcie, to sobie weźmiemy. Gdzie ta kamera jest? Tam gdzieś. Kamerę sobie też przejmiemy. Kamery też działają w taki sposób, że... Nie, tutaj nie jest kamera. Gdzie jest kamera? Tu jest kamera. Kamery działają jeszcze w ten sposób, że one będą owszem atakować... Oh shit.
Dobra, tyle wystarczy nam. I one, z tego co pamiętam, one oczywiście będą atakować splicerów, ale nie będą wykrywać Big Daddy'ch, jeżeli się nie mylę. No i dobra, tu mamy jakieś światełko. O, patrzcie, mamy Hacker's Delight. O właśnie, to większość toników, znaczy bardzo dużą ilość toników można gdzieś znaleźć w świecie i nie trzeba ich kupować, ale można je kupić, jeżeli mamy. Tutaj, every time you hack something, you gain a little health. Aha, czyli Hacker's Delight daje nam to, że będziemy odzyskiwać zdrowie i za każdym razem, jak coś hakujemy, to jest przydatne. No i mamy tutaj kolejny dziennik. Nobody's supposed to live down here. City pissing on us. Never try. Ryan doesn't care and Fontaine's a damn crook. But Dr. Lamb cares. We're still people to her. She's offering free mental counseling on Sundays. When I go, I get the feeling she's got a plan for Rapture. And for me. No i dobra. Kolejne wiadomości od Grace Holloway, że tam tak, że Ryan w ogóle ma ich w dupie, Fontaine też jest pojebany, ale za to Lamb ją traktuje dobrze. No i tak, no. Widzieliście, każdy jakieś tam swoje stronnictwo przyjął. Ogólnie to wyglądało tak, że jak wybuchła wojna między Fontaine'em a Ryanem, to Lamb mogłaby stworzyć trzecią stronę, powiedzmy, tego konfliktu, natomiast nie stworzyła z bardzo prostego względu. Ryan ją uwięził, bo ją wcześniej się skapnął, co ona robi, i po prostu ją uwięził właśnie w więzieniu Sinclaira, także to jest akurat... To jest właśnie fajne, że mieliśmy w jedynce mieliśmy Ryana i Fontaine'a, w dwójce mamy Sinclaira i... there's no escape. Sinclaira i... Aha, możemy go deaktywować. Możemy go zawsze rozwalić i z niego wziąć amunicję, ale nie będzie to konieczne. O, jest Sinclair Deluxe, tutaj będzie Grace. No i ten, i że mamy właśnie Lamp i Sinclaira w tym samym. A więzienie się nazywało Sinclair Solution, chyba tak, o. No i właśnie, i ten brud nam rozwalił to przejście. But that big lug just dropped half my damn hotel in your way. Now to break through that mess, I expect you're gonna have to work out how he got so burly. Dobra, tu sobie weźmiemy to wszystko. Find yourself a genetic research camera, son. You can pick up any number of tricks from a splicer with one of those. Try the pawn shop downtown. No właśnie, i teraz nam powiedział, że tą kamerę, genetic camera, o właśnie, to są gene banki, w tych gene bankach one były już w jedynce i tutaj można sobie będzie właśnie zmieniać plazmidy i toniki, natomiast w jedynce toniki były podzielone na trzy kategorie, tutaj z tego zrezygnowali, żeby nie było właśnie jakiejś tam ten, żeby się mniej pierdzielić z tym wszystkim. Jest jeden, jest po prostu jeden uwspólniony, jedna uwspólniona kategoria pod tytułem tonik. Dobra, przeszukamy sobie biurko, tu mamy kolejny dziennik. Old Papa's drops the worst neighborhood in Rapture, but it's a hell of an opportunity to raise up some affordable housing. When Atlantic Express was constructing their luxury passenger line, this place was hollowed out beneath as flop houses for the railway crew. Nobody was supposed to reside down here long term, but when you're broke in this town, you're not exactly swimming in alternatives. I don't favor spending more than an hour or so down here at a time. There ain't a side of the tracks more wrong than under 'em. No i Sinclair nam wyjaśnił tak naprawdę, czym jest Popper's Drop, tak? Czyli zrzut, znaczy taki, no tak, punkt zrzutu biedaków, tak? No bo Popper to jest biedak. No w każdym razie właśnie, że początkowo to było po prostu jedno ze starszych miejsc w Rapture i po prostu tutaj pracowali konstruktorzy Atlantic Expressu. No ale po prostu jak się nie miało i tutaj mieszkali, tak? Czyli takie kwatery pracownicze, powiedzmy. Natomiast jak się nie ma zbyt dużo wyboru, no to trudno. To się zostaje w Popper's Drop. Hakujemy sobie ten sejfik. O, już shit, strasznie to szybko leci. Jeszcze raz. O, shit. O, shit. Boże święty. Dobra, udało się, zanim zdążyłem oberwać od nich. First aid, $20 i antypersonele. Tych antypersonelów nie mogę zabrać wszystkich, bo już mam
full. One się tu widzę będą... Czekaj. Ja sobie go zdejmę. Czekaj. A, można go hakować nawet po prostu jak on jest obok nas. O, już jest nasz. Teraz mamy dwa. I chyba tylko dwa można mieć maksymalnie. A trzeci już... Jak weźmiemy trzeciego, to po prostu ten, który jest starszy, chyba po prostu odlatuje. Z tego co pamiętam. Dobra. Teraz musimy się wrócić, bo... To jak widzieliście, nic nie zrobimy. A tu jest jeszcze zamknięte chyba. Nie, no tu pokazuje, że mogę iść. Tylko, że mamy już pół godziny. Właściwie to byśmy kończyli odcinek. No, dobra. Tu będzie dobre miejsce na skończenie odcinka. Fishbowl Dinner. Bo będziemy musieli tam wrócić i tą kamerę znaleźć, żeby, wiecie, rozpracować gościa i przejść dalej. Takie tam. W każdym razie... I tutaj dostaniemy właśnie, jak zrobimy tą akcję, to dostaniemy tego Dasha, o którym mówiłem, którego do tej pory nie mamy i to jest dupa, że generalnie... bez tego ta broń po prostu jest bezużyteczna, tak? Bo nie możemy w kogoś wpaść i tym drillem go przewiercić, tylko musimy do kogoś dojść, to on może do nas strzelać, to bez sensu. Tak, dopiero jak będziemy mieli tego drilla, już w sensie tą umiejętność teraz w następnym odcinku, którą zdobędziemy, to będzie to bardzo użyteczna broń. No w każdym razie to tyle, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jak tak to pamiętajcie o tym, żeby skomentować i ocenić film. No i usłyszymy się i widzimy w następnym odcineczku, trzymajcie się, bye bye.